gorąco, gorąco, gorąco. Od sztuki się zaczęło, bo to Maciek Walczak, taki łódzki malarz, znakomity młody człowiek, który wymalował sobie ten mural i robi w całej Polsce różne akcje. Jesteśmy w specyficznym miejscu. Zawsze zastanawialiście się pewnie, jeśli ktoś się interesuje takimi rzeczami w Warszawie, Wrocławiu, nie wiem, gdziekolwiek i u nas w Łodzi, gdzie się to wszystko zaczęło, no gdzie ta Łódź? Tak naprawdę ten pierwszy domek, jak przyjechał jakiś pan z panią albo jakiś inny tam człowieczek sobie i zbudował sobie takie pierwsze miejsce. No to właściwie jesteśmy w tym miejscu, mniej więcej, w każdym razie tak uważają naukowcy. Czyli jak nie jesteście z Łodzi, to wam powiem, pytajcie o Park Śledzia, on jest tam, za chwilę wam go pokażemy. A tu jest taka górka, dołek i tam dalej znowu górka i firma Atlas. To nie jest reklama firmy Atlas, bo tam jest dalej browar łódzki. To nie jest reklama browaru, absolutnie. Ale chodzi o to, że tutaj, tak naprawdę tutaj była pierwsza wieś Łodzia. Od tego się zaczęło. Na studiach to pamiętam taki żarcik był, że trzeba przyjść z dołkiem na imprezę, no bo w górkę się nie naleje. I tam jest górka, no może dzisiaj mało widać, tu jest dołek i tam jest znowu górka. Piotrek zaraz to pokaże. Dlaczego? A to dlatego, że w tym dołku tu po środku jest rzeka Łódka, całkiem pod spodem. No i podobno od tej Łódki cała Łódź, no wiecie jak to jest. Zaraz zobaczymy, czy to ma jakiś sens. A ja trzymam w ręku naprawdę kawałek historii, bo tutaj stały kamienice i to naprawdę kamienice związane z ulicą Ogrodową. Tędy potem jeździły tramwaje i normalnie ulica, ale tutaj stały kamienice, jeszcze całkiem niedawno. Natomiast tak naprawdę o co chodzi w tym odcinku? Otóż znów wylądujemy w lapidarium i opowiemy wam o tym, jak wyglądała Łódź, jak już Rembeliński ze Staszicem zaczęli całą robotę, jak już wszystko zaczęło się budować i jak mniej więcej ta Łódź w roku 1836-40 wyglądała. Bo to było bardzo ciekawe miasto, zupełnie nietypowe, kompletnie nowoczesne, nie średniowieczne, właściwie wręcz dziwaczne. A dlaczego jesteśmy tutaj? Bo tym bardzo ważnym momentem, o którym mówiłem przed chwilą, czyli o tej Łódce i tak dalej, no to było to powstanie tego miasta jeszcze takiego średniowiecznego, tego takiego wioskowego, właściwie kompletnie malutkiego i nie mającego żadnego znaczenia na tle innych miast. Piotr tu się przebija przez różne rzeczy, ale najważniejsze to jest to, co pokażemy wam teraz. Tu, w tym kanale, pod spodem, jest naprawdę rzeka Łódka. No i zobaczycie, co się wydarzy, jak pokażemy wam makietę, która jest w lapidarium na Kościuszki 19, która dokładnie pokazuje, jak ta Łódź w 1840 roku wyglądała. Niezwykle. W zasadzie no, wczesny okres przemysłowy prezentujemy na tej makiecie. Możemy przyjąć, że około 1840 roku. Mm-hmm. To jest taki stan, gdzie mamy już wszystkie najważniejsze człony urbanistyczne Łodzi, które później zapełniały się stopniowo zabudową, czyli mamy Stare Miasto, Nowe Miasto, osadę Łódkę, posiadła wodno-fabryczne już wytyczone, zabudowane podstawową zabudową ówczesną, czyli niskimi parterowymi domami tkaczy i przątków i z pierwszym, największym budynkiem fabrycznym, jaki wówczas się pojawił w Łodzi, czyli z białą fabryką Ludwika Gajera, która była taką dominantą tej części południowej Łodzi, posiadał wodno-fabryczny. Ratusz się zachował do tej pory w oryginale, ale z drugiej strony był kościół, który był bardzo podobny architektonicznie do tegoż ratusza i właściwie była taka trochę brama miejska. Był to rodzaj bramy miejskiej, budynki podobne kubaturowo, podobne stylistycznie, ewidentnie zaprojektowane jako para budynków, które miały flankować wjazd do Łodzi, ale też
flankować Piotrkowską jako miejsce szczególne, czyli to miejsce, które otwierało nową osadę przemysłową. Także myślę, że bardzo to było pomysłowe pod względem urbanistycznym, architektonicznym. No i mamy w Łodzi to szczęście, że zachowały się właśnie budynki jeszcze klasycystyczne. Możemy się szczycić ratuszem zachowanym w pełnym wyglądzie z epoki, białą fabryką Gajera, no i bielnikiem Kopisza, o którym się ostatnio nieco mniej mówi, a który też jest budynkiem autentycznym, w pełni autentycznym i wartym wspomnienia niewątpliwie. Dziwnie, jak na standardy takich średniowiecznych miast, to Łódź tam się rozwijała, bo tak trochę się schodziła z dwóch punktów do siebie poprzez Piotrkowską, prawda? Do siebie, no, efekty pomysłów urbanistycznych epoki oświecenia, pełnej geometryzacji układów urbanistycznych. Układ, który miał swoje wady i zalety, wówczas w epoce też dostrzegane. Mówiło się o pewnej monotonii zabudowy tych domków parterowych, gdy jechało się długo ulicą Piotrkowską, ale z drugiej strony no jest to też układ wyjątkowy do dziś w skali europejskiej i zabudowany później wspaniałymi budowlami tworzy niesamowity efekt. Bardzo fajny element, który jest na tejże mapie i na tej makiecie, to jest całkiem sporo wiatraków, bo te wiatraki, z tego, że gdzieś czytałem, były w Łodzi jeszcze widoczne przy Piotrkowskiej, gdzieś tam z tyłu, właśnie za tymi domkami, nawet jeszcze pod koniec XIX wieku. Tutaj tych wiatraków jest całkiem sporo. Jest bardzo dużo, jest zaskakująco dużo, no chociażby okolice Parku Helenowskiego dzisiejszego. Wokół parku mnóstwo wiatraków się znajdowało. Istnieją takie fotografie jeszcze XIX-wieczne, ukazujące właśnie pejzaż Łodzi zapełniony wiatrakami. No trochę to zaskakujące jest dla nas dzisiaj, gdy mówimy o mieście fabrycznym, mieście kominów. Tutaj zupełnie inny akcent. Natomiast ta nasza makieta pozwala zapoznać się z urbanistyką właśnie tego najwcześniejszego okresu rozwoju Łodzi przemysłowej. W sposób swobodny widzimy w pełni te osady, ich ukształtowanie w terenie. To, co później zostało nieco zaburzone poprzez rozwój żywiołowy, rozwój tkanki miasta, zabudowy. Także tutaj u nas jest wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z tym w szczegółach. I proszę Państwa, jeszcze jest jedna też bardzo ciekawa rzecz. Tak naprawdę takich map Łodzi najwcześniejszych właśnie się nie zachowały. Jest taka mapka gdzieś tam chyba z 1812 roku, bardzo jakaś taka bardzo skromniutka, jeszcze przed rozwojem tej Łodzi nowoczesnej. Na szczęście mamy całkiem dokładną mapę Rembelińskiego, która tutaj zresztą jest wykorzystana, żeby te domki tam ponanosić. I też taka ciekawostka, którą zauważyłem. Ja się wielokrotnie zastanawiałem, jak rozmawialiśmy też z ludźmi, którzy się interesują historią naszego miasta, dlaczego ta uniwersytecka jest taka krzywa nagle, jak się stoi, powiedzmy, twarzą na północ, tak nagle odbija w ogóle w prawo. I tutaj to świetnie widać, bo to się okazuje, że to była dawna granica posiadłości miejskich, tak? Granica posiadłości. Tutaj też na kolejnym mapie bardzo dobrze widać ulicę Kilińskiego. Będąc w terenie, niekoniecznie to do nas dociera, że jest to ulica o nietypowym przebiegu, natomiast tutaj faktycznie możemy to sobie bardzo dobrze zaobserwować. Widać, jak bardzo niezwykłe to było miasto na tle tych miast, które powstawały, nie wiem, w średniowieczu, czy nawet jeszcze w okresie renesansowym, takich znacznie starszych na etapie rozwojowym niż nasze miasto. Bo tutaj jest jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz, która potem miała wielki wpływ na rozwój miasta. Czyli tak, te domki tkackie z boku i potem długie ogrody, które były też darowywane właśnie tym mistrzom tkackim gdzieś ściąganym z Bawarii, z Niemiec, z różnych punktów, no bo oni coś tam sobie mogli hodować, sadzić marchewki i tak dalej. Sadzić warzywa, sady i ogrody warzywne. Ale de facto potem tam powstawały oficyny i w oparciu o to mamy dzisiejsze kamienice, prawda? Dzisiejsze kamienice. Na tych terenach też bielono tkaniny na słońcu, jako jeden z etapów obróbki. No i później w sposób bezpośredni rzutuje to na dzisiejszy układ urbanistyczny miasta, na kształt działek budowlanych i zabudowę późniejszą, która te działki wypełniła. Czyli działki stosunkowo wąskie, bardzo długie. No i oczywiście wpływ ma to też na to, co my bezpośrednio widzimy tutaj w mieście, czyli elewacje, które miały określoną szerokość i tworzą pierzeje na zasadzie kompilacji poszczególnych budynków o określonej szerokości. No może mogli inwestorzy znaleźć ewentualnie dwie szerokości działek, ale to były rzadkie przypadki. Na ogół w jednej szerokości musieli sprostać wybudowaniu swojej kamienicy czy domu rezydencjonalnego.
Tutaj jeszcze troszeczkę widać jedną też bardzo ciekawą rzecz, która zniknęła nam właściwie kompletnie i trochę w sposób nieco symboliczny została przywrócona przez ten taki stawik, który jest w Parku Śledzia, w Parku Staromiejskim w okolicach pomnika Mojżesza, ten wodny taki element. Tam było całkiem spore jeziorko, które zresztą też, zdaje się, było miejscem powstania pierwszego przemysłu. Tak, to tam znajdował się pierwszy młyn na tej rzeczce, jeszcze w czasach przedprzemysłowych łódzkich. I oczywiście to też było miejsce, które było utrudnieniem w komunikacji. Bardzo długie dziesięciolecia, a nawet setki lat na trakcie piotrkowskim było to takie miejsce newralgiczne, trudne do przebycia. I później w czasie kształtowania się osady łódzki także sprawiało trudności. No i skończyło się na tym, że oczywiście wszystko zasypano, rzeki poszły pod miasto, ale to też... Ułatwiliśmy sobie życie. Troszkę w pewnym sensie, ale to też dlatego, że po prostu wody gruntowe opadły. Stąd takie dziwne poczucie, że nagle rzeka Łódka jest ileś tam metrów pod ziemią i tam sobie gdzieś płynie jako takie cieki wodne. Jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz, którą Państwo zobaczycie, jak przyjdziecie tutaj do lapidarium, poza oczywiście tymi pięknymi elementami architektonicznymi, o których kiedyś jeszcze opowiemy, których jest tutaj mnóstwo i które warto podejrzeć, to jest to, że tak naprawdę ta pierwotna Łódź to właściwie to połączenie Łódki i Starego i Nowego Miasta to było też takie trochę przebicie przez pradawną Puszczę Łódzką, więc dookoła było bardzo zielono, właściwie wiejsko i to maksymalnie wiejsko. To było po prostu było takie trochę miasto, trochę wieś. No, bardzo mocno to Łódź rolnicza. No, tak, to jest oczywiste. To jest oczywiste, ale no, Łódź stodolniana, tak, która była zabudowana stodołami, więc jej nazwa jest zupełnie adekwatna i możemy sobie spróbować wyobrazić ten charakter. To nie jest takie proste, ale Łódź o nieuregulowanym jeszcze układzie urbanistycznym, z krzywymi drogami, gdzie domy niekiedy stały w sposób niekanoniczny, czyli występowały jakby w linii traktu już. No i z tym wszystkim walczono w czasie kształtowania właśnie Łodzi już przemysłowej, wczesnoprzemysłowej, w początkach XIX wieku. Uregulowanie Starego Miasta też było jedną z ważnych części powstawania ośrodka łódzkiego jako ośrodka miejskiego, jak później wielkomiejskiego. Sobie idę po rzece Łódce. Wyobraźcie sobie, tam w środku jest taki wielki kanał i ta rzeka Łódka tak sobie szła. Tutaj była ulica Wolborska, której już nie ma. Tu było całe stare miasto zabudowane, żydowskie, fantastyczne. Wow, dla mnie to jest jakbym dotykał stopami gdzieś tam naprawdę historii, tego jak się zaczęło całe nasze miasto. Jak to była maleńka wioska, jak potem ten 1423, Jagiełło, te wszystkie historie, żydowska Łódź, jakieś pierwsze pola, które się tam ciągnęły w tamtą stronę, aż do ulicy Uniwersyteckiej, która jest tak po skosie, tak na mapie Rembelińskiego to widać. No i potem całe zbudowanie Nowego Miasta, wytyczenie różnych historii, to, że można tam zajrzeć, że tam tutaj były kręcone filmy potem, łącznie ze słynnym W ciemności holandowej. To jest wszystko nieprawdopodobnie niezwykłe i dzięki temu, że jest ta budowa, i my troszkę tutaj nielegalnie sobie chodzimy, ale jak tego nie dotknąć? Jak tak naprawdę nie sprawdzić, że ta Łódź właściwie zaczęła się tutaj, nad tą rzeczką, nad tym wszystkim, co jest pod spodem? To pewnie jest niemożliwe do zrobienia, pokazać, gdzie może ten pierwszy dom został zbudowany, z którego potem się zrobiła wieś Łodzia i potem całe to nasze wielkie miasto. Ale faktem jest, że jak tutaj stoję, jak dotykam tych kruszących się cegieł, to naprawdę czuję takie po prostu wzruszenie, wiedząc, że tak naprawdę gdzieś tu, ta Łódka, te wszystkie rzeczy, te stare kamienice nieistniejące, nieistniejąca stara żydowska dzielnica tutaj w Parku Śledzia, to wszystko to jest kawał historii absolutnie niezwykłej. I w każdym mieście, w każdej wiosce, w każdym maleńkim jakimś siłku czy osiedli można takie pierwociny znaleźć. Fascynujące to jest absolutnie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć, tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z was!